spotkaliśmy się dzisiaj w tym dniu szczególnym, dniu 11 listopada, święcie odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę Polskę. Święcie, które wywalczone zostało po ponad 100 latach niepodległości, 100 latach niewoli. I chcemy tutaj, w tym miejscu, pełnym ofiarności naszych przodków i nam współczesnych, pamiątek ofiarności, czyli tym, przy tym pomniku, oddać hołd i cześć i podziękować tym wszystkim pokoleniom, które o tę niepodległość walczyły. Oddać hołd i cześć wierze, nadziei naszych przodków i oddać hołd miłości, bezgranicznej miłości, gotowej do każdej ofiary, do tej największej ofiary, ofiary krwi, do tego, aby tę niepodległość odzyskać. I pamiętajmy o tym, że niepodległość nie jest dana na zawsze, że niepodległość wymaga ofiar, że, jak mówił poeta, niepodległość krzyżami się mierzy. I dzisiaj, w tej naszej sytuacji bardzo złożonej, należy pamiętać, wyciągać wnioski z historii, bo historia jest wielką nauczycielką życia, że wtedy, kiedy potrafimy się jednoczyć, potrafimy również zwyciężać. Ci nasi wielcy przodkowie, ojcowie niepodległości, odsunęli na bok wszystkie polityczne spory, wszystkie inne zdania po to, aby wykorzystać ten moment, wykorzystać chwilę i by tę niepodległość odzyskać. I to jest właśnie ta nauka, która płynie z historii właśnie dla nas. Myśmy byli zawsze, pamiętali zawsze o tym, że tworzymy naród, tworzymy pewną wspólnotę, wspólnotę państwa, wspólnotę narodu. Dzięki tej wspólnocie potrafimy przetrwać. Wyjątkowy kontekst tegorocznych obchodów 102. rocznicy odzyskania niepodległości. Szalejąca pandemia, strach, lęk ogarniający serca ludzkie na całym świecie. Ale to nie przeszkadza, byśmy w choć tak zawężonym gronie spotkali się tu, w tym miejscu i uczcili pokolenia naszych rodaków, którzy oddali życie za wolną i niepodległą Polskę. Chcemy szczególnie w tym kontekście także i ostatnich wydarzeń, które dzieją się na naszym polskim podwórku, ale także i niedaleko stąd, bo u naszych wschodnich sąsiadów, na Białorusi, na Ukrainie, prosić o dar pokoju dla świata całego. Módlmy się. Boże, Rządco i Panie narodów, nie wypuszczaj nas z ręki i karności Twojej. Za przyczyną Najświętszej Maryi Panny Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by zawsze wierna Tobie przynosiła chwałę imieniu Twojemu, a dzieci swoje wiodła ku szczęśliwości.